Halo, halo, hej, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Admiros, a przed wami kolejny odcinek z Robloxa. Dzisiaj gramy sobie w Speed Race, dość ciekawe, będziemy się ścigać z innymi graczami, tak więc jeżeli chcecie sobie zagrać ten tryb, zapraszam was do opisu, a w tym czasie zostawiacie łapkę w górę i lecimy, wybieramy sobie jedną z trzech mapek, niech będzie Island Road, czyli taka powiedzmy droga przy nabrzeżu, przy wyspie, coś na tej zasadzie. Możemy sobie kupić dodatkowe życia, ale tego nie chcemy. Chcemy po prostu się ścigać, tak więc dość ciekawe. Zobaczymy, czy uda mi się wygrać. Ogólnie bardzo mało w ten tryb grałem. Naprawdę dosłownie tylko sobie sprawdziłem, na czym on polega. Ale już widzę, że jestem tutaj prawie powiedzmy na drugim miejscu, więc chyba nie jest źle ze mną. Dajemy sobie tutaj radę. Ciekawe, jak długie są te trasy, to mnie też najbardziej ciekawi. Tutaj widzę jakaś doświadczona graczka, powiedzmy graczka doświadczona, bo nie wiem, bo biegnie po prostu tak szybko, jakby znała już tą mapę. No zobaczymy, tędy teraz górą, pięknie. O nie, da się wskoczyć. Okej, okay, jakimś cudem przeżyłem. No niestety nie, i trzeba zacząć od początku niestety. Najważniejsze jest tutaj, żeby po prostu dawać z siebie wszystko, bo jak widzicie tutaj bardzo szybko można zginąć, no właśnie. Śpieszyło mi się i tak niestety skończyłem, ale myślę, że następną mapę już bez problemu będziemy w stanie sobie powiedzmy zagrać. Tutaj mamy takie powiedzmy lobby, gdzie możemy sobie troszeczkę pochodzić, jakieś dodatkowe tokeny za robuxy. Za tokeny możemy kupić, a możemy spektatować też, więc spoko. Za tokeny możemy sobie kupić, co możemy sobie kupić za tokeny? Właśnie, to jest dobre pytanie. Obstawiam, że jakieś dodatkowe rzeczy typu na przykład życia. Chyba życia tu się kupuje za tokeny. No ale jak gdzieś przegramy pod koniec, no to i tak to nam się, powiedzmy szczerze powiedziawszy, nie opłaca brać kolejnego życia. Chyba że naprawdę bardzo, bardzo chcemy to ukończyć, no to wtedy co innego. Tak więc pierwszej mapy niestety nam się nie udało ukończyć. Tu w ogóle jest Map Creators. Aha, to są osoby, które stworzyły mapę. Ciekawe. Dobra, pojeździmy trochę na tych dziwnych kulach. Cokolwiek one... O, one tak działają, okej, okay, jak idziemy do przodu, to one jadą do tyłu. Okej, okay. Całkiem, całkiem przyzwoicie z tego, co widzę. Dobra, czekam, aż tam ci ukończą. Ukończą mapkę. I z tego, co widzę, ona nie jest jakoś specjalnie duża chyba. Chyba, że to się gdzieś ciągnie jeszcze tam dalej. Dobrze, jest fajnie, bo możemy sobie też pospektatować, więc zobaczmy. Mamy dwie osoby, które nie robią kompletnie nic. Ale dobrze, że chociaż są rundy podzielone na 2 minuty, więc bez problemu możemy sobie tutaj... Nie ukończyli, tylko Galaxia Girl 1908 ukończyła. Tak więc widać, jak mówiłem, jest dobrą graczką. Dobrze jej idzie na tym trybie, pewnie zna wszystkie mapy i tak dalej. W ogóle co tu możemy kupić sobie? Aha, trailer możemy sobie jakieś kupić. Jakbym chciał ten na przykład trail, albo ten ognisty, pewnie za robuxy. Dobra, weźmy sobie Sky Scrapers, czyli wieżowce. To brzmi dość ciekawie. Zobaczymy, którą nam wybierze. Oczywiście Sky Scrapers, super. Gdzie są moje tokeny? Dobra, mamy 4 życia, więc chyba wydałem moje tokeny właśnie tutaj na tą mapę. Boże, jak się wystraszyłem na początku. Dobra, ścigamy się, pięknie. Para, pa, 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 para. Tam już odpadli. Czy jestem jedyną osobą, która przeżyła? Nie jestem jedyną osobą, która przeżyła. Jakim cudem ja jeszcze żyję? No niestety, umarliśmy, więc musimy zacząć od początku. Ojejku, początek jest najgorszy. No właśnie, o tym mówię, dobra. Musimy być ostrożni tutaj. Nie możemy pozwolić sobie na jakąkolwiek teraz śmierć. Najważniejsze jest dla mnie, żeby po prostu ukończyć tą mapę i tyle. Dobra, teraz tutaj, żeby się nie pomylić. Teraz tędy, po wieżowcach, myk, myk, myk. Bardzo fajnie, mkniemy tutaj. Ile tylko sił w nogach. Dobrze, teraz tutaj górą, pięknie. W sumie zostało nam dużo do ukończenia, szczerze powiedziawszy. I już chyba daliśmy radę nawet. Oczywiście, kto ukończył? Pewnie Galaxia Girl. End zone. Czy ja umarłem? Naprawdę? Jakim cudem? Jakim cudem? Przecież się starałem. Czemu ja zginąłem? Już byłem, chyba że trzeba było przelecieć przez tamto. Może dlatego. Sprawdzimy to zaraz. Dobra, tędy. Nie ma co na skróty iść. Boom. Ona oczywiście tam poczekała na końcu, żeby się jeszcze bardziej tam pośmiać z innych graczy, że ha, jaka jestem dobra, jako pierwsza dotarłam, nie poczekałam na innych graczy tutaj, kurde. Dobra, udało nam się dotrzeć na jednym życiu. I co mamy? Skoczyć tutaj po prostu, end zone. Okej, okay, po prostu nie trafiłem w napis, po prostu nie trafiłem w napis. Dobra,
Zajęliśmy trzecie miejsce, zdobyliśmy 15 punktów expa oraz 9 tokenów. Przydałoby się, żadnej gwiazdki nie zdobyliśmy. Przydałoby się zdobyć tutaj, że tak powiem, pierwsze miejsce. To będzie nasz cel dzisiejszego odcinka, zająć pierwsze miejsce. No i oczywiście mam nadzieję, że mi się uda. Rumble jest lepszy od tego. Nie znasz się. Dobra, Ancient Thump, dobra, wybieramy. Nie mam tokenów na dodatkowe życie, więc trzeba uważać na te antyczne, po prostu, powiedzmy, dziury. Nie, to nie są dziury, Boże, się wystraszyłem. Dobra, pędzimy. I do podziemi. Wow, jak to jest antyczna piramida. I zginąłem sobie. Zginąłem sobie oczywiście na początku. Jakżeby inaczej. Chyba pierwszego miejsca nie uda nam się zająć. No niestety, do podziemi, ziomek. Musisz do podziemi lecieć. Hop, hop. Jezu, jakie to jest najgorsze miejsce. Te skoki są niewyważone. Ja nie mogę tam się dostać, może. Dobra, ostatnia próba, już więcej żyć nie mamy. Więc musimy być ostrożni tutaj. Hop, hop. Przeżyłem! Przeżyłem! O, jak to było niebezpiecznie przez chwilę. Dobra, uważajmy teraz. Nie śpieszy nam się. Aż tak bardzo. Dobra, na. Zielone katakumby. Teraz mamy strzałkę tu. Chyba tędy musimy przejść, na to wychodzi. Hop. Hop. Hop i hop, dobra. Czy udało nam się stąd... gdzie teraz? Chyba tutaj, jeszcze niżej na to wychodzi. Okej, okay, jest strzałka, no to chyba daliśmy sobie radę w miarę. Takie mam wrażenie. Turu tum 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 tum. Dobra, i lecimy. A! End zone! Jej! Udało się, ukończyłem. Nie wiem na którym miejscu, ale udało mi się. Oczywiście zero gwiazdek. Na pierwszym miejscu, nikt tego nie ukończył. Naprawdę? Nikt tego nie ukończył? Boże! No, gwiazdkę dostałem! Jej, jedna gwiazdka! Nice, ale udało mi się. Udało mi się ten... Nagrywam teraz. Boże, Kroni mi teraz pisze. Dobra, laser tag, to brzmi ciekawie. Wybierajcie laser tag. Dobra. Jest, i mamy laser taga. Mamy dużo tokenów, więc możemy sobie jedno życie zakupić. Zobaczymy, czy damy radę sobie tutaj na laser tagu. Myślę, że nie powinno być problemów jakichś tutaj większych. W ogóle są nad głową ludzi gwiazdki. To jest liczba, ile razy, na ile gwiazdek ukończyli ten tryb. Ja już tutaj zginąłem, więc raczej mam szansę jeszcze na jedną gwiazdkę, tak mi się wydaje. Na dwie to raczej już tak nie bardzo. Tędy możemy sobie polecieć, za tym ziomkiem. Fajnie, zostawiam tutaj fajny trail, żebym widział, gdzie on biegnie sobie tutaj. Para pa 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 pa. I już ukończone, szybko poszło. Ej, może dwie gwiazdki dostanę nawet. Ciekawe, sprawdźmy to. Aha, dobra, wszyscy muszą ukończyć, żebym po prostu tutaj dostał level. Turu turu tu 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 tu. Pa 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 pa. Poskaczemy po Kronimie trochę. Pyk, 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 dobra, idealnie. No ile dostałem gwiazdek? Dwie? No proszę, dwie chociaż. Drugie miejsce zająłem. No niestety, jedna gwiazdka. Prawdopodobnie nie można zginąć ani razu, żeby dostać dwie gwiazdki. Tak mi się wydaje. A jak trzy, no to już naprawdę trzeba być kozakiem. Dobra, mamy intermission. Zobaczymy, co teraz będzie. Canyon? To bierzemy, ostatnie. Wygląda dość ciekawie. Heights, okej. Dobra, chyba nie będę tutaj kupował życia. Już całkiem dobrze mi idzie w tym trybie, więc powinienem sobie tutaj poradzić na wysokościach. Takie mam wrażenie. Na razie jestem pierwszy, więc chyba jestem dobry w tą gierkę. Dobra, hop. Nie, trafiłem w dziurę, najgorzej. Najgorzej, będę ostatni teraz, bo oni to przejdą wszyscy. Nie ma szans, żeby się wyłożyli na jakimś tym. Chyba, że nie wiem, chyba, że naprawdę będę miał szczęście. O, dobra, udało się. No jakim cudem? Nie, no najgorsze miejsce, nie lubię tego miejsca, już mi się nie podoba. Zaczynam przegrywać tutaj po prostu.
O. To nieźle. Życia mi się skończyły, umarłem i tyle. Smutek wielki, o, jeszcze mi się Windows odpalił. Najlepiej na świecie. Dobra, poczekamy aż wszyscy ukończą. Pospektektujmy trochę, zobaczmy jak sobie tutaj radzą. Tururu. O, to wybija w górę. O, to już nie jest takie łatwe. O nie, Nerdy Cat G umarła. Chyba nikt nie ukończył. Nie, Kronim ukończył i Pitu Situlasek. Okej, okay, dobra. Niezły Psitulasek, coś kojarzy mi się ten nick. Skądś mi się kojarzy, ale dobra, no cóż, no nie udało nam się. Może następna mapa będzie właśnie tą zwycięską mapą. Zobaczymy. Crystal Mine. To jest to, co grałem. Crystal Mine'y są fajne. Ludzie uwielbiają Crystal Mine'y, bo są te kryształy tak fajnie świecą. Admiros, wykrzyknik. Dobra, możemy to zamknąć. Admiros. Dobra, biegniemy. Siu. Tum, tum, tum. To naprawdę wygląda bardzo ładnie jak na Robloxa. Te kryształy się tak fajnie świecą. Mi się to strasznie podoba. A wam się podoba też? No, możecie napisać w komentarzach, czy lubicie tą akurat mapkę. A jeżeli chcecie pograć w tryb, to oczywiście link znajduje się w opisie, jakbyście chcieli. I tyle. Nie możesz być pierwszy. Nie możesz być pierwszy. Był pierwszy, kurde. Był pierwszy, ale udało mi się jako drugi ukończyć, więc też myślę, że jak najbardziej tutaj w porządku. Zobaczymy. Pa, 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 ra, pa, 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 pa. No elo. Ludzie piszą no elo, to nieźle. No to elo. Dobra, czekamy aż ukończą. Zobaczmy, pewnie to same coś awkerzy. Nie, Psitulasek ukończyła. Dobra. Drugie miejsce. No Kolo.pl1 niestety na pierwszym miejscu. Nerdy Cat G na trzecim. O kurde, trochę słabiej. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy jaka będzie kolejna mapa. Mamy drugi poziom, więc prawie już. Prawie trzeci. Ona ma tutaj dwie gwiazdki, spoko. Zobaczymy jaką teraz mapę. To nie było jeszcze, River of Ice. Jest, River of Ice. O nie Skyscrapers. Już było Skyscrapers. A kurde, Skyscrapery będziemy musieli przejść. Najgorzej. 2, 1. Dobra, mamy szansę to zrobić, bo już, znaczy na pierwszym miejscu, tak? Bo jednak już graliśmy na tej mapie. Więc jest szansa, że się uda to zrobić. O Jezu, jak ludzie przecitowali. Ale mam nadzieję, że gdzieś się tam wywrócą po drodze. Tak by było najlepiej. O nie! I ten, wykrakałem, ja zginąłem, najgorzej. Najgorzej na świecie, dobra. Nie ma co obrażać innych tutaj, życzyć komuś źle, bo to się źle kończy, jak widzicie. No, dobra, biegniemy. Pyk. Hop. Dobra, jest dobrze. Jest dobrze, bardzo dobrze. Wydaje mi się, że damy radę to ukończyć, ale już nie na pierwszym miejscu niestety, ale ważne, żeby ukończyć. To jest taki priorytet nasz, powiedzmy. I skaczemy. 3, 2, 1. Wow, end zone. Boom. Ktoś jeszcze tam próbuje? Czy to nie jest czasem nasz Kronim? Oczywiście, że jest. Jest i nasz Kronim, który tutaj walczy dzielnie. Ale no, udało mu się ukończyć. Pyk, dobra. Zakończone, super. Dobra, time. No niestety tutaj już mamy 6. miejsce, więc zdecydowanie słabiej nam poszło. Więc musimy sobie po prostu tutaj poćwiczyć, powiedzmy, albo po prostu bardziej się spliff. Co to znaczy spliff? Nie wiem. Dragon Slayer, proszę, Dragon Slayer. Smocza Grota. Wybierzcie Smoczą Grotę albo River of Ice. Smocza Grota, nie, wybrali River of Ice. Ale dobra, chociaż niech będzie. Niech będzie River of Ice. Mi to w sumie nie przeszkadza. O kurde. Wygląda na bardzo niebezpieczną mapę, ale powinniśmy dać radę tutaj bez większych problemów. Hop, hop i endzone. Jakie to było krótkie, jakie to było króciutkie. Jesus, naprawdę, zrobiliśmy to dosłownie w chwilę. Pięknie poszło. Pam, para, pa, pa, para, pa, para, pa, para, pa. Para, pa, pa, para. Turu, tu,
Dobra, więc co, nie pozostaje nam nic innego, jak jeszcze sobie jakąś mapkę zrobić. W ogóle dostałem, ile dostałem gwiazdek tutaj? Dwie chociaż? Czy to było tak szybko? Rekord. Starałem się. No cóż, ale mamy czwarte miejsce, jedną gwiazdkę. Smutek, ja liczyłem, że dostanę trzy gwiazdki za to, bo to zrobiliśmy dosłownie za pierwszym razem. Nie zginąłem. Dobiegnęliśmy tam bardzo szybko. Cave of Darkness, brzmi to ciekawie, jaskinia ciemności. Sprawdźmy, tam na tej jaskini ciemności jeszcze nie grałem, więc warto sobie ją koniecznie zobaczyć. Dobra, plus jeden token, plus dwa, plus trzy. Dobra, nie wiem czemu te tokeny wydaje. O kurde, dziwnie to wygląda. Dobra, i tu musi być, gdzieś musi tu być jakaś jaskinia. I to chyba będzie prowadziło już do jaskini. Tak jest, tu już jest. Już tu jest. Mroczna i ciemna jaskinia. O nie. Nic nie widzę. A, przywaliłem. Nie, nie, wpadłem, o Jezu. Nic nie było widać kompletnie. Kompletnie nic nie widziałem. Tylko coś się świeciło na żółto, ale kurde, to było za mało. Nie wystarczyło mi to, żeby przeżyć. Dobra, jeszcze raz. Na pewno pierwszego miejsca nie zdobędziemy, ale mam nadzieję, że tutaj przeżyję. Tutaj jeszcze sobie dajemy radę. Tak spojrzałem na drugi monitor, czy wy też wszystko widzicie? Tu musimy skoczyć. A, i tutaj po pochodniach. Tak możemy, tak możemy. I wyjście! O Jezu, było proste, to było bardzo proste. W sensie, dało się to przejść za pierwszym razem bez problemu. Naprawdę. Bez skamu. W ogóle mamy... Okej. Okay. Są ludzie, którzy stworzyli mapki, na to wychodzi. Master Daniel, Game Creator. Ciekawe, czy to jest Polak, Master Daniel. Albo może po prostu po angielsku Daniel. Coś na tej zasadzie. Dobra, jeszcze jedną mapkę sobie zrobimy oczywiście. Zobaczymy. A tu jeszcze ludzie nie skończyli tego. Okronim, Gałganku. Jarek Koparek oczywiście. Ach, na dwa największe nubki, jakie znam. No, lecą sobie tutaj. O, o, no end zone, go. Dobra, skończyło się, super. Dobra, zobaczymy jaką nam tutaj wybierze. Szóste miejsce, trochę słabo nam poszło. Zobaczymy jakie jeszcze mapy nam tutaj wybierze. Mam nadzieję, że będzie coś jeszcze nowego. Bo jeżeli nie, no to chyba w sumie nie wiem, czy będziemy kończyć. Jest dolarek w ogóle. Nie no, to nie chcemy tego. Fajne, fajne, ale jednak nie. Swamp! Albo Dragon Slayer, tak jest, Smocza Grota. Ej, sporo jest tych map tak naprawdę tutaj. Jakbyśmy chcieli pograć sobie w kilka osób, no to naprawdę fajnie można tutaj się pobawić. Nie chcę dodatkowych żyć, myślę, że w Smoczej Grocie sobie tutaj bez problemu poradzę. Dobra, lecimy. Gdzie jest smok? Jest smok! Kto by pomyślał? Smok! Jesus! Smocza Grota! A, dobra, zginąłem. I chyba prawie drugi raz zginąłem, ale dobra, przeżyłem. Dobra, przyjrzyjmy mu się. Cześć, panie smoku. Jest ogromny, patrzcie. Wow. Zieje ogniem, ale trochę mu tak ten ogień wylatuje z tego pyska. O ile, czy smoki mają pyski? Paszcze bardziej, z paszczy mu ten ogień tak wylatuje dziwnie. Jakby raczej po prostu żygał tym ogniem, coś na tej zasadzie. Dobra, skaczemy. Hop. Ojejku, to jest najgorsze miejsce na świecie. Dobra, obserwujmy sobie innych. O, oczywiście Kronim nam się tutaj trafił. Jak zawsze, jak zawsze. Hop, no dawaj. Chociaż on to ukończy, zobaczymy jaki jest koniec. Aha, czyli po prostu wystarczyło przejść przez tą smoczą grotę i tyle, tak? Już jesteśmy w end zone. Koniec, to tyle. Dobra, tak więc w tym miejscu sobie zakończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobało. Link do trybu oczywiście macie w opisie. I to tyle. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć!